Glassy Shrimp, czyli taka szklana krewetka, jest tutaj zabezpieczona warstwą kleju UV. Żona moja Agnieszka się bardzo nadenerwowała, przycinając tą muchę. Z angielskiego sand eel, tak najczęściej można taką muszkę właśnie znaleźć. O dziwo nie tylko różowy działa. Została stworzona przez szwedzką firmę, to jest sławny Koberbasen duński. Ja i Bogusław Kasak bardzo mocno promujemy łowienie troci na pojedynczy haczyk, właśnie nie na kotwiczkę, bo one tutaj w rozlewiu się na potęgę nam gdzieś tam zahaczają, mamy po prostu te kamienia. Jak to właśnie wygląda za granicą? Też pojedynczy haczyk wiedzie prym? Bardzo różnie. Tak jak mówię, głównie łowię na muchę, więc nie jestem w stanie Ci dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Aczkolwiek wśród ostatnio spotkanych wędkarzy w Zatoce Błotnickiej to było 3 spinningistów, 2 miało właśnie wahadłówki, woblery uzbrojone na pojedyncze haki. Więc jest to zauważalne, ale czy wiedzie to prym? Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Za mało wiem na ten temat. Muszki, w które możemy uzbroić bombardię naszą, żeby połowić troć tutaj w naszych realiach. Co tutaj jeszcze jesteś w stanie nam zaproponować? No tu jest cała selekcja. Dzisiaj akurat mniej typowo, bo typowe krewetki się za szybko rozchodzą, więc akurat jestem bez nich. Jedyna krewetka, która mi została, jest już dowiązana do wędki. Mówię oczywiście o tych klasycznych Patek Grissenach. Różowa taka tak zwana muchokreweta. Ludzie tak często na nie mówią, zwłaszcza ludzie łowiący na bombardę, ostatnio się z tym spotkałem. Ale to jest na przykład taki fajny patent mojej żony Agnieszki. To jest też jak najbardziej krewetka. Ona może być oczywiście też wykonana w różu. Glassy Shrimp, czyli taka szklana krewetka, jest tutaj zabezpieczona warstwą kleju UV. Fajny hak, co jest ważne w takiej muszce? Na pewno hak, który nie będzie rdzewiał. Tak, no bo przy spotkaniu są ogólnie 2 rodzaje powłok haka. Są haki stainless, czyli nierdzewiejące, czasem materiałem jest duratin i te materiały nie rdzewieją. Czasami jest po prostu warstwa tak zwanego czarnego niklu, black nickel. Te drugie, czyli ten black nickel, po spotkaniu z kamieniami potrafi zacząć rdzewieć. Czyli przy tych hakach trzeba się zainteresować tematem, przepukać te muchy i tak dalej. W przypadku właśnie duratinu, stainless steel, czyli stali nierdzewnej, nie musimy za wiele tutaj się martwić o takie muszki. A wracając do tej krewetki, fajna, fantazyjna krewetka, trochę flesza, szara, taka niebijąca po oczach, nóżki. Ryby lubią bardzo, jak coś się dzieje, czyli element wabiący i stabilizacja w postaci takiej, to się nazywa dumbbell eye, czyli taka mini sztanga, ona stabilizuje tor pracy przynęty, żeby nie wpadała w ruch wirowy. To jest ważne, żeby nie skręcać przyponu. Dobra, ale ten kolor do mnie nie przemawia. Taki dosyć, wiesz, taki szarobury i ponury. Bo takie krewetki potrafią być. Trzeba by tak, właśnie to chciałem też skomentować, żeby tak jak powiedziałeś, że muchy potrafią być bardzo kolorowe i to jest cała feria barw. Niekoniecznie zawsze to działa. Ja na przykład bardzo często mam dobre wyniki na bardzo spokojne kolory. Ciekawy przykład, myślę, że to ciekawy przykład będzie dla Morskiej TV w ogóle. Wędkarze w morzach tropikalnych, w morzach ciepłych wręcz unikają krzyczących kolorów. Czasem zastosują chartreuse, czyli taki limonkowy kolor wyraźny, ale najczęściej łowi się na kolor piaskowy, właśnie odcienie beżu, takie lekkie brązy, oliwki, biel. To już jest dla nich szaleństwo i myślę, że warto jest być przygotowanym właśnie na 2 sposoby. Krzykliwe, fajne, wabiące kolory, kiedy woda jest może troszkę bardziej trącona, kiedy ryba jest bardziej niemrawa. I spokojne, fajne kolory, takie już naturalne, żeby się wpasować w każde warunki. Warto mieć to i to. Mhm. Dobra, a co to jest takie różowe? To takie przynęta, ale dla kogo? Taka pchła morska. To tak naprawdę to jest duński patent. Mówiłem, że nóżki robią fajną robotę dla ryb. Ryby lubią, jak coś się wierci i naśladuje jakiegoś robaczka tutaj. Taka pchła morska, to się nazywa z duńskiego fygi. Przepraszam za moją duńską wymowę, oni też inaczej pewnie wymawiają. Z tego co wiem, fygi ma bardzo dziwne znaczenie. Nawet nie próbuję go tłumaczyć tutaj dla widzów. Proszę sobie to wygooglać. Ale to jest mucha, która naprawdę dawała świetne efekty 2 sezony temu. To taka w muchach jak we wszystkim są mody i na przykład to była najmodniejsza mucha 2 lata temu. Dobra, ale słuchaj, to wygląda, ja bym powiedział beznadziejnie, nie? I to wygląda jak jakiś śmieć, który gdzieś tam pływa w tych odmętach naszych, nie? I to jeszcze dodatkowo plastikowy, nie? I to ryba, myślisz, naprawdę bierze? Tak, tak, bo może to na przykład też imitować ikrę, więc dla ryb takie drobne przynęty są bardzo... Ja na to łowiłem belony w zeszłym roku u nas.
nas, na Mierzei, na Orłowie, na Rozewiu właśnie, że mucha przetestowana na belonie. Troci jeszcze na to nie miałem, ale mówię, duńskie trocie za tym przepadają. Nie widzę żadnego problemu, dlaczego nasze tutaj rodzime nie miałyby właśnie się zainteresować taką pchełką. Dzisiaj nawet na spotkaniu przy okazji zlotu byłem pytany, czy mam jakieś mniejsze muszki, mniejsze od tych, bo właśnie jeden z uczestników zlotu chciał być przygotowany właśnie z mniejszymi przynętami, sugerując, że te duże, duże muchy, bo właśnie mówi na bombardę, nie zawsze działają. Właśnie szukał takich mniejszych. To jest jakiś gumowe chyba, nie? To jest. Tak, tak, tak. To są te nóżki, to się nazywa Silex, silikonowe nóżki. Taka fantazyjna. Fantazyjna interpretacja życia morskiego przy dnie. No, a tutaj mamy już naszą sałatkę bożonarodzeniową. Tak, marchewę. Ryba jakąś. Po grecku. Ryba po grecku, właśnie. Cóż to jest? A to jest bardzo tradycyjna imitacja krewetki. To nie wygląda, nie spodziewalibyśmy się, że krewetka będzie wyglądać w ten sposób, a tu od razu jeszcze jedną muszkę sobie przygotuję, bo to jest ciekawostka. To też potrafią być krewetki. Tak kiedyś wykonywano, to jest na podwójnym haku, na tak zwanym dublu. Tak są wykonywane krewetki w bardziej tradycyjny sposób, ponieważ tak jak powiedziałem, muchy nie czytają mądrych książek i naszych opracowań. To jest takie, powiedzmy, oddanie ideowe, bardzo umowne krewetki. Ma być wabiące, denerwujące, krzykliwe. A ciekawostka, ta muszka została stworzona przez szwedzką firmę, znaną na pewno spinningistą, Abu Garcia, i oni wypuścili całą właśnie serię muszek, które się nazywały Optic Flies. Była do kupienia tak pojedynczo, ładnie zapakowana. Jest jeszcze dostępna na szwedzkich aukcjach. Ludzie dają za nią niesamowite pieniądze w oryginale. No bo od firmy Abu, nie? Ona się nazywa Shilimps, Abu Shilimps, bo Szwedzi nie potrafili dobrze wymówić shrimp, czyli krewetka, no to Shilimps. No, panowie popili w hotelu i skrawka dywanu przy jakiejś wykładziny zawiązali Shilimpsa. Długie przynęty, zobaczcie, coś takiego, tobiaszki duże, takie. Długie tobiaszki. Tobiaszek, nasze. Tak, mała rybka, jak jestem wyznawcą zasady, kiedyś to przeczytałem, że małą rybkę wszystko zeżre i to się często sprawdza. Moja mucha, rozmawiamy dzisiaj bardziej o trociach, ale to jest mój numer jeden na bolenie morskie, które się zaczęły u nas parę lat temu robić. Mucha, w którą przez chwilę przestałem wierzyć, ona była wykonana na zamówienie od jednego z naszych klientów. Żona moja, Agnieszka, się bardzo nadenerwowała, przycinając tą muchę. Materiał jest bardzo fajny, połyskliwy, mało dostępny, ciężko się go tnie. Ja tą muchę tak wziąłem z grzeczności do przetestowania. Ona miała fajne rekomendacje w ogóle w takich w katalogach muszkarskich, że jest trociowa. No to ją zrobiliśmy. No i okazało się, że jest nie tylko trociowa. Bolenie za nią przepadają. Jednego dnia miałem naprawdę kilka ładnych boleni ponad 70 cm tutaj w naszym Bałtyku na Mierzei, że polecam. Miraż minął. Świetna muszka, naprawdę fajna. Nie tylko na troć, ale również i na bolenia. No i tutaj, słuchajcie, jedną rzecz pokażemy, bo nie każdy wie. Zobacz, mamy coś takiego, no, na okładce i to chyba... To jest pierwszy raz, jak jesteś na okładce? Chyba nie. Chyba drugi. Chyba drugi. Ale dobra, bo słuchajcie... Pierwszy raz było plecami, więc się sztuka łowienia na sztuczną muchę. Zobaczcie, super, super gazeta. Bardzo dużo informacji. No i można powiedzieć, że no nie jesteś takim człowiekiem z przypadku, że tutaj nam o tej Morskiej TV przyszedł i gada, tylko po prostu wiesz, o czym mówisz. No, jak już jest okładka, to jest chyba dobrze, co? No, tak się złożyło po prostu, że wędkarstwo jest nie tylko częścią mojego życia w sensie pasji, ale również zajmuję się tym zawodowo. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że mogę się zajmować wędkarstwem jako zajęciem takim zawodowym, tak? Raz z żoną wiążemy muchy. Czy wiem, o czym mówię? Staram się przynajmniej mówić to, co wiem i nie pleść głupot. Dużo czasu spędzamy tak naprawdę prowadząc naszą firmę. Wiązanie much zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, więc to nie jest tak, że mam dużo czasu, żeby być nad wodą, ale tą część pracy wykonają nasi klienci, którzy nam mówią i raportują, co działa, co nie. Zawsze staramy się bardzo uważnie słuchać takich uwag. Tutaj
tutaj mamy dla porównania twoje prywatne pudełko. Tutaj już jest kolorowo. Tutaj sceny zbrodni, to że jest galimatias, ale to jest pudełko praktyka już. Jak zaczynamy tą zabawę z tą bombardią, no to powinniśmy mieć ten zestaw, który pokazywaliśmy na samym początku, nie? No i do tego powinniśmy mieć kilka muszek. I teraz tak, mamy takie ryby, które u nas bardzo fajnie atakują, no to belony. Mhm. Myślę, ja bym osobiście prywatnie od belony zaczął, już wam powiem dlaczego, ponieważ ich jest dużo. I w tym momencie, jak mamy ten sezon belonowy i chcemy naprawdę popróbować tą muchę, jak to właśnie się rzuca, jak te brania wyczuć, jak to w ogóle prowadzić i tak dalej, ja bym mimo wszystko od belony zaczął. Więc słuchaj, jakie muchy na belony? Drobne. Przede wszystkim musi być drobny haczyk, ponieważ ja zawsze z dużym podziwem na spinningistów patrzę, jakie są duże przynęty na belonę, ponieważ muszkarze znowu podchodzą do tego w zupełnie inny sposób. Haczyk powinien być drobny, rozmiary 10 do 16. 16 to już są bardzo małe haczyki, zwłaszcza na morze. Mhm. Raczej kiedy łowimy troć, to mówimy o hakach od 2 do 8. Przy belonie to jest 10, nawet do 16. Ja zwykle stosuję właśnie takie małe muszki, takie właśnie tutaj kiełżopodobne. Ta właśnie tutaj z dubbingu, czyli z takiej często zmielonej sierści albo materiału syntetycznego, to jest sławny koberbasen duński. No belony to uwielbiają, czasem łowię na to flądry, a to jest zwykły taki kiełżyk ufałowy z jajem. Niektórzy myślą, że to jest kiełż, który jest w ciąży. Zwykle kiełże są atakowane przez... Zwykle. Czasem zdarza się, że kiełż jest zaatakowany przez pasożyty i to właśnie to jajeczko to jest nic innego jak taki pasożyt. Mhm. Te kiełże są bardzo łatwym celem dla pstrągów. A jak wiemy, pstrąg to troć, więc myślę, że trocie też mogą się połakomić na takiego osłabionego, schorowanego kiełżyka. Są badania naukowe, które mówią, że takie kiełże są chętnie wybierane przez ryby, dlatego właśnie tak się imituje kiełże. I ponieważ mówiliśmy o belonie, żeby podsumować, małe muszki, kiełżopodobne, kolorowe, belona lubi podobno pomarańczowy. Nie jestem w stanie tego potwierdzić jakoś w praktyce, no ale tego się trzymam i to mi działa. No i na przykład taka mała imitacja Polar Magnusa jeszcze powinna się sprawdzić. Też to już jest dosyć duża mucha jak na belonę, ale to spokojnie można to pomniejszyć. I będzie na pewno też fajną belonową muszką. Tu mamy takiego palmerka. To jest taki, też może być bardzo fajną muszką belonową, no, że byle małe, 10 do 16, belona nie jest bardzo wybredna, a no i oczywiście Fygi, o której mówiliśmy, mój hit belonowy, prawie bym zapomniał. Dobra, dzisiaj jesteśmy na takim zlocie trociarzy cyklicznym, comiesięcznym, pod latarnią, zobaczcie, stoimy, bo on się zawsze rozpoczyna w rozewiu. No to by trzeba było trzy słowa powiedzieć właśnie o tych przynętach na troć. Coś na troć oprócz tego, co pokazałeś, albo może inaczej, jakie przynęty na troć to są najlepsze według ciebie, tutaj na tą naszą polską? Wszyscy zdecydowanie zawsze polecają krewetki, jak nie wiadomo co założyć, to powinna to być krewetka, ja tu taką wymęczoną już z pola walki spróbuję wyizolować, się mi tutaj troszeczkę podplątała, ale już jest. To jest chyba najbardziej znany trociowy wzór, nazywa się Pategrisen. Pategrisen, czyli różowy prosiaczek, właśnie znowu z duńskiego. Duńczycy, mając tak długą linię brzegową, są tutaj prekursorami większości wzorów trociowych. Pategrisen, różowy prosiaczek, o dziwo nie tylko różowy działa. Może być wściekle różowy, może być pomarańczowy, właśnie kolor szartrus, czyli taka limonka. Szare pategrisy są bardzo fajne. Bardzo fajna, uniwersalna mucha. Zwykle, jeżeli nie wiem co założyć, to zaczynam właśnie od Pategrisena. Rozmiary 2 do 8. Nie trzeba się bać dużych much w przypadku troci. Troć naprawdę chętnie wybiera duże muchy, ale warto być też przygotowanym rozmiarowo i mieć te drobne, jak wspomniałem. To trzeba trafić w rybie gusta. Że Pategrisen na pewno. A z innych jeszcze wzorów? No tobiasze. Krewetka, a po krewetce długo nic i po prostu tobiasz. Z angielskiego sand eel. Tak najczęściej można taką muszkę właśnie znaleźć. Jeżeli chodzi o sand eela, fajnie sprawdzają się takie krótkie haki. W momencie ataku to nie ma wielkiego znaczenia. Ryba się powinna zaciąć. A taki odsunięty hak do przodu daje bardzo ładną pracę właśnie ogonka. I to jest też ważne, żeby ten ogonek był uwolniony, fajnie też tak myszkował, tak chodził takim wężykiem.
Dobra, i słuchajcie, ostatnie pytanie, bo to bardzo długi film się zrobił. Pewnie będzie cała seria z takich filmów. Dajcie znać w komentarzu, no i łapka w górę, jeżeli ma być seria właśnie tego typu filmów. Ostatnie pytanie, bo jakbyśmy chcieli wrócić do tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli łowić te okonie na zwykły spinning ultra light, montując czebureszkę gdzieś tak metr, półtora metra od naszej przynęty, co byś zaproponował na okonia takiego? To jest hit. To bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś. Ja naprawdę nie spodziewałem się tego pytania, ale jestem na nie bardzo przygotowany. To jest mega, mega fajna przynęta. Dwa słowa dosłownie. Krauser minął. To jest w ogóle matka i ojciec wszystkich streamerów, czyli takich większych much. A ten Krauser minął ma jeszcze taką spinningową paletkę. I świetnie pracuje w opadzie. Powiem tylko tyle o tej muszce. Jest ona skopiowana od sławnego muszkarza ze Szwecji, Niklasa Bauera. Bezwstydnie ją skopiowaliśmy. Mam nadzieję, że Niklas nie będzie miał do nas o to pretensji. Po pierwszym wrzuceniu do wody my złowiliśmy okonia prawie 40 cm. U nas tutaj na Żuławach, więc to świadczy o klasie tej muszki. Ja wiem, że w tym wszystkim jest trochę zawsze szczęścia, ale no jednak właśnie ta mucha, właśnie pierwszy rzut i właśnie tak duży okoń, no, że jak najbardziej. Spinner Blade, Krauser minął, a tak serio, poza Krauser minąłem, wszystkie właśnie muszki, które są kolorowe, okoń lubi kolory, nie trzeba się bać dużych muszek, Bitefishe, których tutaj dzisiaj nie mam, na pewno takie szczupakowe, mniejsze wzory też się fajnie sprawdzą. Okoń lubi duże muchy, nie tylko paprochy. I tym akcentem kończymy ten dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać właśnie w komentarzu, czy chcecie tego więcej. Zapraszam do subskrybowania kanału. Na dole w link w opisie macie też do jego kanału. Tak, oni też zaczynają z kanałem. Pogadamy o tym kiedy indziej, bo tutaj temat się zaczyna nam rozwijać. Zobaczcie ten film. Jeden z najdłuższych filmów takich, ale masa dużo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że się podobało. No i zapraszam na debatę, gdzie będziemy rozwijać ten temat. Trzymajcie się, na razie, cześć!